pierdzą, kurczę, co oni się czują na torze motocrossowym. No, co to jest tor? Ja nie wiem, Leo, powiedz mi z tym ludźmi, co tu jest grane. Nie wiem. Też tak kiedyś będę skakał. Drugi odcinek, a my nadal w Sąpolnie na torze, ze mną znowu Leo. Siema. W pierwszym odcinku trochę teorii, różnice między motocyklami MX a Enduro, na co zwrócić uwagę wybierając motocykl i oczywiście o ubraniach porozmawialiśmy co na początek, a w tym odcinku w końcu nauczę się jeździć w terenie i w tym mi pomoże Leo. Jak to mówią brzydko, jak jedne, to jedne. Było nagłówek. Mało znany youtuber zabił się na torze. Dobrze, to jak już wiemy, że nic nie umiem, to od czego zaczynamy? Okej. Jest nasz niezłomny Petit. Mamy naszego Bartona. Siedzisz już na nim. Okej, pierwszy sukces. Motocykl jest stabilny na podstawce, także nie zglebczysz, okej. Zanim zaczniesz jazdę, zanim podejdziesz do teorii z pozycją i tak dalej, bardzo ważna kwestia, ustawienie motocykla. Ustawienie dźwigni zmiany biegów, ustawienie dźwigni hamulca, ustawienie dźwigni hamulca ręcznego i klamki sprzęgła. Wszystko jest ważne. Później kierownica. Zawieszenie zostawiamy na razie w spokoju. Regulację zawieszenia, nie kładźmy sobie za dużo do głowy. To nie ten etap dla mnie. Okej. Co? Od prom jechałem. Przejdźmy do pozycji stojącej. Okej, tu się zaczyna problem, no. Walka. Czyli tak, kolana ściskają motocykl, pupa wypięta do tyłu, głowa na linii kierownicy, obydwa łokcie, prawy, lewy, na zewnątrz. No, wygląda to może troszkę dziwnie, czy czuję się teraz dziwnie, ale yeah. Kiedy przychodzi prędkość, kiedy przychodzą siły odśrodkowe, to wszystko zaczyna funkcjonować, zaczyna się układać. Dobra, usiądź. Zakręty. Skręcasz w lewą stronę, ok. Co robisz z nogą? Wyciągam. Oczywiście. Noga tylko i wyłącznie do przodu. Jeżeli wystawisz ją z boku, zahaczysz lekko ziemię, masz ją wyrwaną, masz ją z tyłu, ona uderza o tylne koło lub jest skręcona, nie róbmy tego. Noga lekko ugięta w kolanie, wysunięta maksymalnie do przodu. Tak wchodzimy w pochyleniu w zakręt. Łokcie szeroko, wtedy umożliwiają nam łatwy skręt kierownicą, tak. To wpływa na nasze bezpieczeństwo i początek dobrej drogi, bo jeżeli nabawimy się złych nawyków, wciskania wszystkimi palcami klamki sprzęgła, czy hamulca, czy siedzenie cały czas na tym motocyklu, to będziemy mieli problem w kolejnych tam latach, jeżeli ta przygoda nam się spodoba, żeby wyeliminować to. Nie? Na co warto zwrócić też uwagę, ciało podąża za głową, za wzrokiem, czyli patrzymy dalej, nie tylko pod przednie koło. Zasada z szosy też tutaj się zgadza, że nie patrzymy pod koło, tylko pod siebie. Dobra, czyli mamy te podstawy, mamy tą pozycję, powiedzmy, że mamy to z miarę ok. Zanim wjadę znowu na tor i się pewnie kilka razy wywalę, coś mi jeszcze byś chciał powiedzieć? Ja myślę, że ty mi powiesz, co robisz źle. Dobra. Widzę, robię jeden duży błąd. Ta noga cały czas mi ucieka, cały czas nie mogę jej utrzymać. Znaczy tak masz jakoś tak tą stopę tak i z boku, no nie? Tak. I musisz mieć ją z przodu, bo jak ci lekko zabierze ziemia, to już ma... To ma... A ty właśnie do owiewki na przykład robisz? Dotykasz? Znaczy no nie myślę o tym, ale to praktycznie jest tak, że nawet jeszcze w zakręcie to tą wystawiam, a tą dociskam jakby owiewkę. Że zakręt jeszcze dociaśniasz. No. To są pierwsze takie moje zakręty. Nigdy na takich ostrych, kładzionych zakrętach nie jeździłem. To jest ta kwestia przełamania się, że ja wiesz, jadę tak, nie? Znaczy ja wiem, że ja tak myślę, pewnie jadę pionowo, nie? Ale nie no, jest dobrze, tylko sobie utrwalać to. Dobra, jedziemy dalej. Jedno kółko, jestem wiesz. Petit wyruszył z podstawową wiedzą.
przygotowaniem, czyli strój i tak dalej, ustawieniem. Co się wydarzyło w tych dwóch kółkach? No musimy to powiedzieć. No, czego zabrakło? Znaczy tak, pierwsza sprawa, którą faktycznie poruszyłem, że z tym piaskiem, że to mnie bardzo mocno zaskoczyło, ale znowu zauważyłem, że im bardziej odkręcałem, mniej się przejmowałem, tym ten piasek robił mi mniej problemów. I chyba największy problem tak naprawdę, jaki miałem, to zakręty. Powiedzmy, wiedzę miałem, że ta noga ma być wyciągnięta, że gdzieś się tam złożyć, ale i tak mnie zakręt pokonał i to nawet nie wszedłem w ten zakręt, on mnie już pokonał, nie? Zobacz, ile z twojej wypowiedzi, ile można sobie już wydedukować jakby wskazówek. A teraz tak, co czułeś wjeżdżając na to, czyli twoja głowa, w jakim była stanie? Dobra, hi hi ha ha, wjeżdżamy i zaczyna się robota i co? Nie, no pierwsza właśnie... górka, pierwszy skok, pierwsza kolejna. Czy to jest to, co już po raz kolejny zauważyłem, że za dużo chyba myślenia. Każda górka, każdy podjazd, każdy zjazd to było myślenie i myślę, że to jest mój duży problem. Oh yeah! Nie! Ale dobrze szłeś! Też tak mi się wydawało! Wejście w zakręt było idealne. Ale wyjście jest trochę mniej. Tu odpuściłeś gazu? Tak. No właśnie, głowa zapracowała. Wiesz, jak już dojeżdżasz do zakrętu, to nie ma myślenia. Wybrana kolejna, bieg, gaz, wjeżdżasz i ogień. Bo jak zaczniesz, może tu, może tak. Tu, może bieg taki, może... Dokładnie ja mam to. Ale ja mam to samo. Jak się chwilę się zastanowię, gleba. No. To nie myślenie, no żeby to źle nie interpretować, że kurczę, nie wiem, odpał i gaz, no nie? Co będzie, to będzie. No, i blokadę, mniejszą blokadą, nie? To nie o to chodzi. To też przychodzi z czasem i tak dalej, ale z odpowiednim nastawieniem i rozsądkiem to bardziej nam o to chodzi, no nie? Żeby ten strach nas nie blokował, tylko bardziej motywował. Oczywiście to wszystko musi być poparte systematycznością, praktyką, wyjeżdżonymi godzinami i tak dalej. Ale podejdźmy fajnie do tej przygody, bo to jest fajna przygoda. Czy enduro, czy MX, ale rano podejdźmy... była fajna, teraz sam już nie wiem. Okej, okay, ale masz banana na twarzy, także świadczy to też o tym, że jest nadal okej. Okay. Ale było to, mi się najbardziej podobało. Jak tam dzidowałem... Mówię, raz korzeń śmierć, lecz to bagno. Kurde, jaka to jest zabawa, nie? Dobre, dobre. Zanim wjedziecie na tor, powinniście zrobić takie ćwiczenie, że 20 razy kładziecie i podnosicie swój motocykl i jak po tej serii nadal będziecie chcieli jeździć po torze, to możecie śmiało wjeżdżać. I nawet jak ktoś ma jakieś umiejętności, ma już jakieś umiejętności, a nie ma minimum kondycji, robi 5 kółek i zaczyna mu nic nie wychodzić. Ale... wiesz... Powiem ci tak, nie? To dzisiaj bym powiedział, że mam dobrą kondycję, bo dzisiaj... nie mam wcale kondycji. Najgorsze jest to, że mówię, ja od samego początku roku przygotowuję się, bo wiedziałem, że jeśli chcę, to muszę to zrobić. Zastanawiam się, co by było, jakbym w ogóle nic nie robił. Jak szybko ta przygoda na tym to, żeby się skończyła? Czy bym po tym drugim, trzecim, czwartym kółku, gdzie co drugi zakręt się wywalałem? Czy bym w ogóle jeszcze miał chęci rozmawiać, robić cokolwiek dalej, bo... teraz się czuję wypompowany, a... Właśnie to jest to, żeby odpowiednio zacząć tą przygodę, żeby nie powiedzieć za pół roku, to jest B. To jest tak. B, ja tego nie chcę i tak dalej. No, bądźmy świadomi i to może być pasja, przygoda na całe życie, więc zróbmy wszystko, żeby tak było. Wywaliłem się tylko raz. Tak widziałem. Tylko raz. Jak zaczynać tą przygodę na tym motocyklu? Co w sumie jest najważniejsze? Pieniądze, dobry motocykl, dobre ubranie? No słuchaj, krótka odpowiedź, czy nie wiem, najnowszy ciuch, kolor i tak dalej to poleci za ciebie? Nie zrobi roboty. Nawet nie wiem, jak sobie nakładzisz do głowy, że nie wiem, nie mam najnowszego motocykla i tak dalej, no nic niestety bez kondycji, bez motywacji. Bez determinacji. Determinacji, no nie pojedzie. Tak, więc nawet Barton. Jak na moje umiejętności, to tak jak Kamil się śmieje za kamery, nawet 30%, nawet może 20% tego motocykla nie wykorzystałem. NXT 150 wygląda tak. Nie miał lekko, Gleb zaliczył bardzo dużo, owiewki,
wszystko całe, nic nie popękało, nic nie odpadło. Więc ta maszyna na początek dla mnie jest ok. I teraz tylko determinacja i powrót na tor. I tak naprawdę ćwiczenie. Dokładnie. Więc pamiętajcie, nie sprzęt, a determinacja i to, co macie w głowie, wpływa na to, że robicie postępy i bawicie się na torze. Dokładnie. Jedno kółko i tylko jedna gleba. Wy jedno kółko, jedna gleba, jest progres, kurde. Dobra. I coś, co mi się dzisiaj w dzisiejszym dniu nie spodziewałem się chyba tego najbardziej, to tego toru, który naprawdę robi wrażenie i wiem, że tutaj jeszcze będziecie działać w Sampolnie. Tak. Będziemy działać Enduro SAO Tor w Sampolnie. Zapraszamy wszystkich, można łatwo nas znaleźć na stronie. Można się zapisać, wykupić karnet, można jednorazowo wjechać sobie, można się zapoznać. Tor cały czas jest modyfikowany. Zapraszamy. Tak. W tym miejscu naprawdę bardzo Ci dziękuję, że poświęciłeś ten czas, że miałeś do mnie cierpliwość. Właśnie to jest całkiem spoko, że Ty jesteś takim miłym, pogodnym, spokojnym człowiekiem. Wszystko przyjmujesz tak jak trzeba, nie przejmujesz się, mówisz dobra, powtórzymy, robimy jeszcze raz i nie ma problemu, bardzo Ci za to dziękuję. Ja już jestem po prostu, kończmy, bo już jestem zmęczony. Do zobaczenia w kolejnych dwusów. Dwusów. Ja mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia przygoda, Leo, jeszcze raz. Się jeszcze pojawi na motobandzie i mam nadzieję, że to też nie jest moja ostatnia przygoda w terenie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej. Mayday, rób tak, żebym wyglądał, jakbym, wiesz, jak Evil Knievel, jak on tam lata i ci wszyscy inni tacy, wiesz, zarąbiści.